Cześć. Czy jesteś z Warszawy, czy nie? Powinniśmy teraz wszyscy być dumni z naszej stolicy i wizytówki naszego kraju, gdyż w tym roku Warszawa otrzymała pierwsze miejsce i prestiżowy tytuł najatrakcyjniejszej miejscowości turystycznej w Europie w konkursie European Best Destinations 2023. W konkursie wzięło udział łącznie 686 tysięcy osób ze 178 krajów. 48% z nich pochodziło z Europy, a reszta z innych miejsc na świecie. Warszawa otrzymała 142 081 głosów, pokonując Ateny, a nawet takie miasta jak Wiedeń i Londyn, a ogólnie w całym konkursie brało udział 21 europejskich miast. Miast w innych krajach Europy, które my Polacy tak chętnie odwiedzamy, nie doceniając własnej perełki, jaką jest Warszawa. Na pewno wielu z Was nie było jeszcze w stolicy, więc teraz zachęcam do zwiedzania. Zachęcam, nie zapraszam, bo sam nie jestem z Warszawy. Polecam dlatego, że to miasto naprawdę zapiera dech w piersiach. To miasto nie śpi, to miasto ma tyle atrakcji, tych małych i dużych, że tutaj nie ma mowy o nudzie. Warszawa pobiła rekord w konkursie Europejskie Miejsce Docelowe, które wcześniej należało do Porto w 2017 roku z liczbą 138 tysięcy głosów, czyli Warszawa dostała o 4 tysiące więcej głosów. Oprócz tytułu Europejskiego Najlepszego Miejsca Docelowego 2023, który został określony na podstawie wyników konkursu, Warszawa została również uznana i wyróżniona przez organizatora w czterech innych kategoriach. Za najlepsze miejsce na wypad do miasta, najlepsze miejsce dla miłośników jedzenia, najlepsze miejsce kulturalne, najbezpieczniejsze miejsce docelowe w Europie. Warszawa jest opisywana przez organizatorów konkursu European Best Destination jako piękne, przyjazne, zielone, otwarte na świat, idealne na rodzinny wypad do miasta, wakacje kulturalne, zakupy, romantyczne pobyty. Warszawa, Twój europejski najlepszy cel podróży 2023, ma coś dla każdego. Spaceruj po pięknych parkach, zrelaksuj się na miejskich plażach, skorzystaj z fantastycznej oferty gastronomicznej, przyjedź o każdej porze roku. Skorzystaj z bogatego kalendarza wydarzeń. Będziesz oszołomiony jego kultowymi miejscami, takimi jak Stare Miasto i jego kolorowe budynki, Pałac Kultury i Nauki, nowoczesne wieżowce, których Warszawa ma praktycznie najwięcej ze wszystkich miast Europy. Tak więc jeśli planujesz teraz jakiś wypad, na krócej lub dłużej pomyśl o naszej Warszawie. Nie będziesz się nudzić, a Twoje pieniądze zostaną w kraju. Jeśli już się pakujesz, to w międzyczasie kliknij przycisk subskrypcji mojego kanału, aby być na bieżąco z moimi filmami. Nie zapomnij też o łapce w górę, a jeśli chcesz coś dodać od siebie pod tym filmem, zostaw komentarz. Może polecisz jakieś fajne miejsce w Warszawie lub opowiesz coś o tym mieście. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się, cześć!